model dziecięcy organizowany po raz pierwszy w naszym mieście. No chcemy, żeby była to cykliczna impreza, która będzie przyciągać na boisko do grania w piłkę nożną najmłodszych mieszkańców naszego miasta, a może też dalszych okolic w przyszłości. Dzisiaj, tak jak mówię, po raz pierwszy 120 osób, 120 dzieci uczestniczy w zawodach. Przyszli też ich rodzice, więc mamy ponad kilkaset osób. Dopisała pogoda, dopisało wszystko to, co tutaj planowaliśmy. No, udało się tego dokonać, czyli mamy wspaniałe mecze, mamy konkurencje indywidualne i dla przedszkolaków, i też dla ich rodziców, a także kiełbaski, grill dla każdego, kto tylko ma ochotę się posilić. Jest wiele konkursów różnych, czy plastycznych, czy jakichś teatralnych, organizowanych dla dzieci, gdzie te dzieci no, wykazują się w inny sposób, niesportowy, więc wymyśliłam coś takiego. Taki właśnie Mundial Dziecięcy 2016, który będzie imprezą cykliczną, organizowaną co roku. Mamy 10 drużyn 12-osobowych, które rywalizują w dwóch grupach. Nie wyłaniamy tutaj zwycięzców, bo każdy uczestnik jest już zwycięzcą i dla nich przewidzieliśmy medale, dyplomy i puchary pamiątkowe. A organizatorami oprócz Łady Biłgora jest także Akademia Piłkarska i Akademia Przedszkolaka. Ma służyć przede wszystkim temu, żeby dzieciaki wyszły z domów, oderwały się od komputerów, żeby spędzały aktywnie czas, żeby przebywały dużo na świeżym powietrzu. No i przede wszystkim zależało mi na tym, żeby integrować środowisko sportowe, integrować placówki oświatowe, no i dobrze się bawić.